Hejka, kochani! Witam, witam, witam serdecznie Was wszystkich w ten wyjątkowy i szczególny dzień, jakim jest Wigilia. Słuchajcie, wyskrobałam troszeczkę czasu dla Was, więc pomyślałam, że nagram się jednak w tą Wigilię, żeby Wam pokazać troszeczkę tych moich potraw, które szykuję. Bo nie ukrywam, było mnóstwo pytań właśnie, co wyniosłam z domu, jeśli chodzi właśnie o tradycje związane ze świętami, co ciekawego gotuję na właśnie na wigilijny stół, więc tych pytań było cała masa. Dlatego stwierdziłam, że jak uda mi się po prostu trochę czasu wyskrobać, to właśnie dla Was nagram to, co się u mnie dzieje dzisiaj w kuchni, a jest straszny bałagan. Także przepraszam od razu tutaj za totalny chaos i taki troszeczkę rozgardiarz i bałagan, no ale sorry, gotuję się. Tylko w pięknej, wybłyszczonej kuchni nic się nie dzieje, a ja tu po prostu mam, no... No ale nieważne, była nawet mała awaria, no ale opanowana, mam nadzieję, że będzie to zjadliwe. Także może pokrótce Wam powiem co i jak, żebyście wiedzieli. Więc tak, padało właśnie mnóstwo pytań, jeśli chodzi o Wigilię i ile tych potraw i tak dalej, co gotuję. Więc za chwileczkę Wam pokażę, co ciekawego właśnie już mam uszykowane. Moja córa właśnie szykuje, słuchajcie, stół wigilijny. Ja już tam jakby podstawę przygotowałam, jeśli chodzi o dekoracje i wystrój. Ona rozkłada sztućce, talerze, także szklaneczki i jakieś tam owocki i tak dalej, więc to jest jakby po jej stronie. A ja tutaj po prostu od strony kuchni działamy. Działamy z moją drugą połową, więc coś mi tutaj też troszkę pomaga. No i tak, kochani, jeśli chodzi właśnie o same potrawy, to moja mamunia zawsze powtarzała, kochana, pamiętaj, jaka Wigilia, taki cały rok, więc u nas, słuchajcie, gotuje się kilka potraw, żeby było tego jedzenia tak, może nie, że dużo, w sensie ilości, tylko kilkanaście rzeczy, żeby po prostu wszystkiego popróbować, żeby w ciągu całego roku nie brakowało nam jedzenia, więc taka jakaś taka tradycja była, więc ja ją jakby kontynuuję, słuchajcie, z mojego rodzinnego domu i tego gotowania troszeczkę mam, bo z każdej rzeczy właśnie po troszku, ja tego nie gotuję, tak jak mówię, dużo, bo i tak po prostu człowiek nie jest w stanie tego wszystkiego zjeść po prostu jak przy normalnym obiedzie, bo tego, tak jak mówię, jest kilkanaście rzeczy, więc każdy próbuje po prostu po troszeczku z każdego, no później każdy ma jakąś tam swoją ulubioną rzecz, więc bierze repetę. No moim ukochanym daniem, jeśli chodzi o stół wigilijny, to jest, słuchajcie, barszczyk z uszkami, więc to po prostu przebija wszystko. No, a jeśli chodzi o na przykład o mojego brata i siostrę i moją córę, to oni z kolei uwielbiają, słuchajcie, paluszki z makiem. U nas się to tak nazywa. Moja mama pochodzi z okolic Tarnowa, więc stamtąd jakby wiele, myślę, potraw przekazała mnie. No i te paluszki to jest coś takiego jak zwykłe kluseczki, takie mączne, coś ala jak kluski śląskie może, albo kopytka, o coś takiego, tylko bez sera. I to podajemy z makiem, który jest ugotowany z mlekiem na słodko, do tego dodajemy cukier. I ja jeszcze w tym roku zaeksperymentowałam, słuchajcie, i dodałam do tego troszeczkę rodzynek, więc to jest taka potrawa na słodko, więc tak jak mówię, część mojej rodzinki po prostu uwielbia to, zajada się i to jest po prostu sztos, mega i to jest taki przysmaczek. Także u mnie też ta potrawa jest, ale na drugim miejscu. U mnie na pierwszym miejscu mój faworyt to jest barszczyk z uszkami, to po prostu nigdy nic nie przebije innego. Moja mamunia jeszcze, słuchajcie, przywiezie rybę, karpia usmażonego. I jeszcze ma taki specjał, zupę rybną, ale taką nie z głów, tylko po prostu z fileta
skarpia, filet skarpia, ugotowany właśnie tam jeszcze z warzywami. To jest też à la crème, podawane właśnie i no jest to też mega, 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 bardzo, bardzo dobre. Także tak, jeśli chodzi o jakby potrawy, które jeszcze do mnie dojadą. I co jeszcze chciałam Wam powiedzieć? My myślę, będziemy gdzieś zaczynać koło godziny 17. Nie ma ciśnienia, nie ma czegoś takiego, że po prostu Boże, 17 i musimy siadać i jejku, bo świat się wali. Nie, nie, nie. Nie ma ciśnienia, tak jak mówię, jeżeli jest jakiś, jakaś obsuwa, to po prostu czekamy cierpliwie na tam, nie wiem, czy coś jeszcze trzeba zrobić, czy nie wiem, czekamy na kogoś, albo, ale akurat dzisiaj, w tym roku nie żadnych gości się tutaj jakby nie spodziewamy. Tak jak Wam wspominałam, mam tylko rodziców w tym roku mamy i braciszka, no niestety moja siostra nie będzie z nami w tym roku, ponieważ mieszka za granicą, no a sytuacja jest jaka jest, więc niestety nie będziemy wszyscy razem w tym roku. No, ale w takim mega ścisłym gronie właśnie spędzimy sobie dzisiejszą wigilijkę. Na pewno będzie sympatycznie, śmiesznie, na pewno będą dyskusje, będziemy kolędować, bo zawsze coś tam zaśpiewamy, będzie rozpakowywanie prezentów, więc myślę, że będzie sympatycznie, ciepło i tak mega, mega świątecznie. Czego i Wam oczywiście życzę na tą chwilę, bo życzenia jeszcze Wam złożę na koniec, jak już tak po prostu będę mieć wszystko na tip-top, to jeszcze się właśnie wyszykuję i będę chciała Wam przekazać no, życzenia świąteczne, żebyście wiedzieli, że ja o Was naprawdę ciepło i mile myślę, tak noszę Was w sercu i jest mi naprawdę niezmiernie, niezmiernie miło, że tak wiele osób do mnie dołączyło w tak krótkim czasie i jest to wielki, wielki prezent dla mnie pod choinkę. Także kochani, naprawdę bardzo, bardzo dziękuję wszystkim, którzy dołączyli właśnie na mój kanał, którzy mi towarzyszą, obdarzają wielką sympatią i obsypują ciepłymi komentarzami. Jest to naprawdę bardzo, bardzo miłe, ale to jeszcze powiem może w życzeniach, tak wyprzedzam wszystko. Słuchajcie, może żeby się nie rozgadywać, żeby ten dzisiejszy vlog nie był jakiś strasznie długi, to ja obrócę kamerę i pokażę Wam pokrótce, co uszykowałam, żeby nie było jakiejś tam wątpliwości czy ściemy, że ja tylko piszę tam w komentarzach, że tyle gotuję. Jest tyle faktycznie i także Wam pokażę teraz. Przesuwamy się i pokazuję, co tu ciekawego u mnie się w kuchni dzieje. No i tak, i przechodzę do omawiania tutaj moich potraw, więc tak, tu mam przyugotowane już ziemniaczki, właśnie mi się studzą, bo będę robić właśnie te kluseczki, czyli do tego dodaję troszeczkę soli i mąki oraz mąki ziemniaczane, delikatnie, naprawdę delikatnie tej mąki ziemniaczanej i kulam to na takie cieniutkie takie glistki. My na to mówimy paluszki, bo one właśnie takie, wiecie, one są takiego kształtu właśnie cienkiego jak palec, więc od tego chyba się wzięła nazwa paluszki. No i do tego później mamy właśnie tutaj mak na słodko. Mak też już mam właśnie przygotowany, ugotowany i tak jak mówię, w tym roku troszeczkę zaeksperymentowałam, bo dodałam troszeczkę rodzynek, żeby to tak nabrało jeszcze takiego smaczku, więc zobaczymy, jak to będzie ogólnie smakowało. Myślę, że jest dobre. Próbowałam, więc miałam tu trochę awarię z makiem, bo tak jakby mi się zaczął troszkę przypalać, bo sobie o nim zapomniałam, no ale dobra, uratowana sytuacja, opanowana, więc jest okej. Okay. Tutaj słuchajcie, mam żurek z ziemniaczkami, ale to tak do każdy po, wiecie, po chochelce, po jednym ziemniaczku. Później, co tu jeszcze Wam chcę pokazać? Tutaj mam, słuchajcie, ugotowany kompocik z suszu, czyli ususzonych owoców, a tam śliwka, jabłko, gruszka,
pomarańcza i tak dalej, więc taki właśnie pyszny, pyszny kompocik. Do tego goździki, troszeczkę cynamonu. Dla mnie to jest po prostu no, mega, mega napój bogów, także raz w roku taki właśnie napój gotuję. I po prostu później sobie do Wigilijki to spożywamy. Tutaj, słuchajcie, mamy Jasia fasolę. No, on tu jest ugotowany na rosołku, więc taka mała ilość, bo każdy po prostu dziubnie tam po parę ziarenek. Brakuje mi coś dzisiaj słów. Tutaj, słuchajcie, ugotowałam barszczyk. No i barszczyk oczywiście będzie z uszkami, ale dodatkowo w tym roku, słuchajcie, zamówiliśmy takie pierożki u znajomej, która właśnie jakby rozwija biznes w tym temacie, więc chcieliśmy ją jakby tu wesprzeć dodatkowo, więc dlatego tego barszczyku troszeczkę więcej ugotowałam w tym roku, żeby no, żeby właśnie te pierożki też właśnie spożyć popijając barszczyk. Oczywiście kto będzie chciał, to nie jest jakby tu musowo. No i mamy, te akurat mamy z kapustą, a tutaj mamy, słuchajcie, ze szpinakiem. Także to, przyznaję się, to nie jest mój wyrób. Dalej, co tu mam? Słuchajcie, tu już mam skrojoną sałatkę jarzynową. Także już jest gotowa, tylko właśnie do przełożenia do miseczki czy do salaterki, jak to tam nazywa. No, ale to później, bo jeszcze mam wszystko tak, jakby, tak jak widzicie, w garnkach. Tutaj mamy kapustę. To moja druga połowa tutaj ostro działała z tym, z grzybkami i z fasolką. Także taka pyszna, pyszna kapustka. Tutaj mam, słuchajcie, groszek. Tak, też każdy tam po łyżeczce dziabnie, więc też tego nie gotowałam dużo. Tak symbolicznie. No i słuchajcie, jeszcze tak jak mówię, tu będę właśnie robić te kluseczki na bazie ziemniaków z mąką. No i oczywiście już tuż przed Wigilijką będę jeszcze właśnie gotować pierogi, bo mam je zamrożone, więc będę gotować pierogi. No i uszka, oczywiście uszka, miam, miam, miam z barszczykiem. Więc tak, kochani, się przedstawia moje menu, a mamunia jeszcze przywiezie, słuchajcie, smażonego karpia i zupkę rybną. Więc tak, jak widzicie, jest tego dość trochę dzisiaj do spożycia. No i kochani, tak się tutaj dzieje się w kuchni. Dużo się dzieje, gotuję, przygotowuję. Jak widzicie, nie ma tu ściemy. To, co wam pisałam, to, co wam tam pod komentarzami właśnie umieszczałam, że te przygotowania u mnie w kuchni, słuchajcie, są mega tradycyjne. To, co właśnie wyniosłam z mojego domu rodzinnego, to kontynuuję i staram się właśnie, żeby tych potraw było troszeczkę więcej, ale niekoniecznie w tych ilościach jakichś takich mega olbrzymich. Chodzi tylko o to, żeby właśnie popróbować wszystkiego po trochu, żeby w przyszłym roku niczego, jeśli chodzi o jedzonko, nie brakowało, więc tą tradycję jakby podtrzymuję tu ostro. Mam nadzieję, że moja córka będzie kontynuować, aczkolwiek już to pokolenie ma troszeczkę inne spojrzenie na życie, na świat, więc będzie kontynuować, to będzie, nie będzie, no to cóż, dopóki mamunia da radę i robić wigilijkę, to będzie robić. Także słuchajcie, tak to wygląda u mnie. Ja jeszcze, tak jak mówię, muszę się jeszcze zabrać za kulanie tych, nie uszek, Boże, paluszków. A pierogi, uszka tuż przed samą piątą, żeby mi się to po prostu nie posklejało i żeby to było już takie stricte na ciepło. No, tuż przed piątą będzie się tu ostro po prostu działo, bo wszystko trzeba będzie po prostu podgrzać, żeby było na ciepło. No, ale to bez stresu, tak jak mówię, u nas nie ma jakiegoś ciśnienia, że Boże, piąta czy tam szósta, siadamy, musimy jeść, bo koniec świata. Nie, nie, nie. Po prostu jak już
Jest to, jak już wszystko jest jakby na tip-top, wszyscy są gotowi, to wtedy zaczynamy wigilijkę i wtedy działamy przy stole, siadamy, łamiemy się opłatkiem i tak dalej, więc tak to u nas wygląda, słuchajcie, więc ja się, słuchajcie, biorę za kulanie tych paluszków. Muszę jeszcze umyć głowę, słuchajcie, muszę się jeszcze coś tu podmalować. No i jeszcze się z Wami, słuchajcie, za jakąś chwilę połączę. Będę chciała Wam właśnie złożyć życzenia, pokażę Wam ostatecznie mój stół wigilijny, jak będzie przystrojony, jak to będzie wyglądało. No to, kochani, to na tyle, żeby już nie przeciągać, nie przedłużać. I widzimy się za jakąś chwilę, także do zobaczyska. Moi drodzy, i tak wyglądają te paluszki. To jest na razie początek, więc kulamy. Tu mamy całe ciasto, więc będą takie właśnie paluszeczki małe. No i to właśnie zjadamy z makiem. Tu się mi gotuje, słuchajcie, już woda właśnie na paluszki. Tu się gotują uszka, więc przygotowania na całego zaraz zaczynamy. Tu już mam wszystko mi się już podgrzało. Tutaj mam groszek, żurek podgrzany, także wszystko wrze na piecu. Tutaj barszczyk już się dymi, słuchajcie. Także za chwilkę zasiadamy do stołu i będziemy ucztować. Kochani, jeszcze chciałam Wam pokazać stół wigilijny, jak w tym roku jest przyozdobiony, więc tak ostatecznie ten stół w tym roku wygląda. Chciałam tylko pokazać tak na koniec nasz wigilijny świąteczny stół. Kochani moi widzowie, kończę tego dzisiejszego vloga życzeniami dla Was, dla Waszych rodzin, dla Waszych bliskich. Chciałabym się, trzymam w ręku symbolicznie opłatek. Żałuję, że nie mogę z Wami wszystkimi osobiście się tym opłatkiem połamać, podzielić, ucałować. Wszystkich Was ukochać za to, że tak liczna grupa dołączyła na mój kanał, że tak licznie uczestniczycie w moim życiu, w tych wszystkich projektach, które dla Was przygotowałam i będę przygotowywać. Bardzo serdecznie dziękuję za to, że obdarzyliście mnie taką wielką sympatią, zaufaniem i tak wiele komentarzy pojawia się pod moimi filmikami, także z całego serca właśnie w ten szczególny, wyjątkowy dzień wszystkim bardzo, ale to bardzo serdecznie dziękuję. A dla Was, kochani moi, chciałabym życzyć, aby wszystkie Wasze marzenia, Wasze życzenia, które sobie gdzieś tam w myślach utrzymujecie albo życzycie sobie nawzajem, aby się spełniły te małe i te duże, aby ten wyjątkowy czas był czasem odpoczynku, czasem miłości, wielu radości, uśmiechów, czasem, gdzie razem sobie spędzicie miłe chwile, pokolędujecie, porozmawiacie, pośmiejecie się, czy choćby można posiedzieć i po prostu wypić ciepłą herbatę razem z najbliższymi czy z przyjaciółmi. Także kochani, wykorzystajcie ten czas, który jest nam dany. Mieliśmy bardzo trudny i ciężki rok, więc myślę, że te święta są takim czasem, gdzie możemy zasłużenie odpocząć. I kochani, co najważniejsze, życzę Wam naprawdę dużo, dużo zdrowia, bo jak jest zdrowie, to jest i cała reszta. I jakoś cała reszta będzie się kulać. Także kochani, tym symbolicznym opłatkiem się z Wami dzielę.
spędzajcie bardzo fajnie czas ze swoimi najbliższymi, z rodziną, z przyjaciółmi. I kochani, tym akcentem kończę. Oczywiście widzimy się po świętach, także żegnam się. Do zobaczenia, moi drodzy. Udanych, sympatycznych świąt życzę. Pa!